Słuchajcie, przed chwilą stało się coś w ogóle super, bo nagrałam dla was słów kilka, które bardzo chciałam wam powiedzieć i się już tak cieszyłam, że się nagrały, że jakimś cudem albo nie wiem jak to nazwać, ale myślę, że to trzeba nazwać cudem, skasowało mi się to, co do was gadałam. I pomyślałam sobie, że to jest cud, bo to znaczy, że Pan Bóg chce, żebym powiedziała to być może inaczej, być może jeszcze raz. No więc spróbuję jeszcze raz. Generalnie to mam dzisiaj taki dzień, że nic mi się nie chce, że jest mi strasznie ciężko, że jest mi strasznie źle i chce mi się płakać i wydaje mi się, że nie mam wiary. Stałam dzisiaj w Bazylice u Krakowskich Dominikanów na Eucharystii i miałam tak maksymalnego suchara, że po prostu dramat jakiś. I w ogóle nie wiedziałam, jak się modlić i w ogóle nic nie wiedziałam. I stoję na tej Eucharystii i nagle ksiądz czyta Ewangelię. I w tej Ewangelii słyszę, że Pan Jezus mówi do uczniów, że oni będą posłani, że oni się rozproszą na wszystkie strony świata i że Jego już z nimi nie będzie. I mówi też do nich takie ekstra zdanie, żeby się nie martwili o Niego, bo On nie zostanie sam, bo będzie z nim Jego tata. Więc żeby oni się generalnie nie martwili, tylko żeby szli i głosili. I jakoś tak zatrzymało mnie to wszystko i ta scena Ewangelii dzisiejszej, bo sobie pomyślałam w tym kościele, kurde, to jest nasza sytuacja. My dokładnie jutro, mniej więcej od godziny 18, właśnie to będziemy robić. Zostaniemy posłani przez Pana Jezusa, a właściwie już zostaliśmy posłani od momentu, kiedy wpadliśmy na pomysł tej pielgrzymki, ale jutro to się tak dokona w sensie rzeczywistym, że wsiądziemy w auto i pojedziemy. Wsiądziemy w auto i pojedziemy do Czarnego Dunajca, do domu Kingi, żeby spotkać się z jej siostrą i wspólnie z nią się pomodlić. I rodzicami Kingi, mamą i tatą, mam nadzieję, że wszyscy się będziemy modlić. I co ja jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj szczególnie w tej Ewangelii uderza mnie to, o czym Pan Jezus mówi. Bo On mówi, po pierwsze, że On nie zostanie sam, a po drugie, że mówi też o swoim pokoju. O tym, że objawia tą uczniom prawdę o tym, że On zostaje z Ojcem, żeby oni byli spokojni, żeby mieli w sobie Jego pokój. Jak tak dzisiaj sobie stałam i miałam takiego suchara, to pomyślałam sobie o tym pokoju, że tato mi daje ten pokój. I przypomniało mi się też słowo, z którym jedziemy na tę pielgrzymkę. Słowo z Księgi Wyjścia, gdzie Pan Jezus mówi, Pan Bóg mówi do nas o tym, że On, Jego imię jest Jestem. A to znaczy, że On jest z nami w każdej sytuacji, nawet w tej mojej. Kiedy jest sucho, kiedy jest beznadziejnie, kiedy chce mi się ryczeć i kiedy nie mam siły. Dzisiaj w ogóle miałam taki plan w głowie, że dzwonię do Kingi i do Huberta i mówię, że nie jedziemy. Po czym chwilę temu weszła do mnie Kinga i mówi, to w zasadzie dobrze, że się dzisiaj nie zdzwaniałyśmy. I ona też nie wygląda tak, jakby wszystko było u niej świetnie. Ale nie martwcie się, nie odwołamy całej tej akcji. Tak w ogóle to bardzo dziękuję wam za te intencje, które dostałam. To jest dla mnie jakieś niesamowite. To, co piszecie, to, co mówicie, szczególnie wasze świadectwa. Bo to jest dla mnie jedyne światło w tym wszystkim, że to ma sens. Szczególnie świadectwa o tym, że Pan Bóg już przez tę pielgrzymkę działa. Chociaż ona się jeszcze nie zaczęła, a Pan Bóg już robi wielkie rzeczy. Bardzo przepraszam wszystkich tych, którym na wiadomości nie odpisałam. Ci, którzy mnie znają trochę lepiej, wiedzą, że moje drugie imię, oprócz tego, że zbierzmowania jest Maria, to gdybym mnie dzisiaj nadawała, to chyba by było dzisiaj nie ogarniam. No bo ja tak nie ogarniam. Nie znoszę pisać
SMS-ów, maili, odpisywać na wiadomości, ale możecie być pewni, że każda z tych intencji będzie przez nas modlona i będzie przez nas zaniesiona tam, gdzie ma zostać zaniesiona. Chciałam się z wami jeszcze podzielić taką jedną z rzeczą z dzisiaj. Kiedy tak stałam na takiej klasycznej katolickiej zwale po mszy świętej i sobie myślałam, Boże, jak to jest, że no właśnie, że ja wierzę, skoro mi się wydaje, że nie wierzę i tak bardzo nie mam siły. I ta Eucharystia się skończyła, jeszcze dobrze nie zdążyłam po niej odetchnąć, a dopadł mnie taki duży biały człowiek. Duży biały człowiek o imieniu Wojtek. Miałam nie zdradzać, ale zdradzę, że ojciec Wojtek, który jest ojcem od soboty, dopadł mnie po tej mszy i położył na mnie ręce i powiedział: to co, to tak od razu się za ciebie pomodlę. Zaczął się modlić, do oczu płynęły mi łzy, mam nadzieję, że nie widział ich, a nawet jak widział, to trudno. Ale jak on się modlił, to zstąpił na mnie taki Boży pokój. Taka pewność, że wszystko będzie dobrze. Że Pan Bóg to wszystko jakoś poukłada. Że to, co mnie tak bardzo boli dzisiaj, teraz, to jest dla Niego ważne. Ale że mam się tym nie martwić, bo On to wszystko poukłada. I może jest tak w Twoim życiu dzisiaj, że masz tak jak ja. Że Cię boli. Że nie możesz. Że Ci się wydaje, że się nie podniesiesz. Że jak patrzysz w stronę krzyża, to masz taki odrzut i nie rozumiesz i nie masz siły. To chcę ci powiedzieć, że to w ogóle świetnie, że tak masz. Kinga tam kaszle z tyłu. To jakby się ktoś zastanawiał, co się z tyłu dzieje. Świetnie, że tak masz, bo to znaczy, że Pan Bóg do ciebie mówi: jestem. Jestem z tobą w twoim smutku, jestem z tobą w twoim trudzie. Jestem z tobą w tym, że nie masz siły. Ale dzisiaj w moim życiu wydarzyła się jeszcze jedna cudowna sprawa. Dobrze, że znam tylu niesamowitych braci dominikanów. Bo jeden z braci dzisiaj się ze mną pomodlił. W sensie wyszłam z tej Eucharystii już po tym błogosławieństwie, po tej modlitwie ojca Wojtka i mówię do jednego z braci: słuchaj, ja nie mam siły po prostu. Nie mam paliwa, nie mam pojęcia, co mi się stało. Gdzieś to wszystko odpłynęło. I mówię do niego, żeby się ze mną pomodlił. No i on mówi: spoko, pomodlę się. I wyciągnęliśmy różaniec i spacerowaliśmy po krakowskich plantach i modliliśmy się razem. I kiedy skończyliśmy się modlić, on właśnie powiedział mi, że od tego jest wspólnota. Że to działa tak, że kiedy ja nie mam siły, to po to są ludzie wokół mnie, żeby to oni modlili się za mnie albo modlili się razem ze mną. Że tam, gdzie ja upadam, po to jest ktoś drugi, żeby mnie dźwigał i żebyśmy szli razem. Ale najważniejsze jest to, żeby się trzymać Jezusa i Maryi, bo to ona jest tą, która wyciąga nas ze wszystkich takich rzeczy. Bardzo tego doświadczyłam dzisiaj. No i właśnie, myślę, że takie przesłanie na dzisiaj do was, to, że jak jesteś takim sucharem jak ja, to sobie pozwól na to, żeby nim być. Nie uciekaj przed tym, po prostu zostaw to Panu Bogu, zaufaj i czekaj, co będzie dalej. A jeśli nie jesteś takim sucharem jak ja, to tą swoją radość, którą masz, zanieś do kogoś drugiego, w sensie poszukaj kogoś, kto może się potrzebuje z tobą pomodlić, może potrzebuje usłyszeć od ciebie, że nie jest z tym sama, może po prostu potrzebuje, żebyś za niego odmówił jedno zdrowaś Mario, żebyś go polecił Maryi. I to też będzie piękne, więc po prostu pomagajmy sobie nawzajem, bo to jest fajne. Mówię to ja jako naczelny inwalida, któremu w kółko ktoś pomaga, ale myślę, że to jest w ogóle dobre, pomagać sobie nawzajem. I już prawie kończę, ale zanim skończę, to z Kingą mamy dla was niespodziankę, ale z niespodzianka za chwil barę. Ale jeszcze tak na koniec chciałam wam bardzo, bardzo podziękować i powiedzieć, że
To dobro, którego od was doświadczamy, przerasta nas już w tym momencie, a jeszcze nawet nie zdążyliśmy wyjechać z Krakowa. Dzisiaj śmieję się, że miałam już pierwszego stopa, ponieważ za darmo przewiózł mnie pan taksówkarz i powiedział mi, że nie muszę dawać mu pieniędzy. I sobie pomyślałam, że właśnie tak będziemy jechali do Rzymu w ogóle. Będziemy spotykali samych takich ludzi. A to, co się dzieje teraz, to absolutnie nas przerasta. Dziękujemy Wam za wszystkie pieniądze, dobre słowa, w ogóle za każdą modlitwę, westchnięcie. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy. I teraz zaraz chcemy się z Kingą pomodlić za Was. Chcemy Wam pokazać trochę, jak będzie wyglądała nasza pielgrzymka. A ona będzie wyglądała tak właśnie, że się będziemy modlić. I zaraz zrobimy coś, co może być dla Was trudne. Ale jednak zaryzykujemy, więc ja się może po prostu zacznę modlić. Nasz dobry tato, ja chcę ci oddawać wszystkich, którym jest trudno, którzy źle się mają. Chcę ci oddawać te wszystkie intencje, które zostały nam powierzone. Chcę ci oddawać tych wszystkich, którzy mają jakąś wątpliwość, którzy słuchają tego i nie mogą. Nie dlatego, że tutaj już fałszujemy, tylko dlatego, że nie mają siły. Tato, ja Cię proszę, żebyś do nich przychodził teraz. Ja wzywam Twojego imienia do każdego z nich. Proszę Cię, Panie, żebyś dźwigał tych, którzy upadają. Żebyś pocieszał płaczących. Żebyś przychodził do strapionych. Przyjdź, Jezu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z ufnością. Przyjdź z tym wszystkim, czego im trzeba. Przyjdź, Duchu Święty. Ale na koniec, tato, proszę cię o błogosławieństwo dla nas i dla każdego, kto tego słucha, będzie słuchał kiedykolwiek. Proszę cię, tato, przyjdź. Przyjdź z ukojeniem i z błogosławieństwem. Przyjdź spokojnie, panie. Przyjdź z spokojem, przyjdź z miłością. Maryjo, tobie też to wszystko zawierzamy. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, Jezu, ufam ufam tobie. tobie.